Szef Hezbollahu o krwawych zamieszkach w Bejrucie, Liban. Zamieszki w Bejrucie. Hezbollah nie jest wrogiem libańskich chrześcijan. Przywódca libańskiego radykalnego ugrupowania szyickiego Hezbollah, szejk Hassan Nasrallah, powiedział w poniedziałek, że czwartkowe zamieszki w Bejrucie były bardzo poważnym wydarzeniem i wyznaczyły nową fazę w polityce wewnętrznej kraju. Powtórzył swoje oskarżenia, że za krwawe zamieszki w stolicy Libanu odpowiedzialna jest chrześcijańska partia Siły Libańskie LF, z Samirem Gaagę na czele. Wyraził nadzieję, że ci, którzy doprowadzili do starć, będą postawieni w stan oskarżenia. Ugrupowanie Siły Libańskie, mające bliskie związki z Arabią Saudyjską, odrzuciło te zarzuty. Hezbollah nie jest wrogiem chrześcijan. Nasrallah powiedział też, że Hezbollah nie jest wrogiem libańskich chrześcijan. Największym zagrożeniem dla obecności chrześcijan w Libanie są siły libańskie i ich przywódca, podkreślił szejk w wystąpieniu telewizyjnym. Zapewnił, że Hezbollah nigdy wcześniej nie był tak silny jak obecnie i dysponuje 100 tysiącami uzbrojonych i wyszkolonych bojowników. Dodał, że ujawnia te liczby po raz pierwszy po ubiegłotygodniowych wydarzeniach w Bejrucie. Radzę siłom libańskim i ich szefowi, aby całkowicie zrezygnowali z idei wojny domowej i wewnętrznych walk, powiedział Nasrallah. Wasze kalkulacje są błędne, region nigdy nie widział tak silnego Hezbollahu jak teraz, powiedział. W wymianie ognia na granicy szyickiej i chrześcijańskiej części Bejrutu zginęło 14 października 7 szyitów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Strzelanina wywiązała się bezpośrednio po wiecu, jaki odbył się przed położonym w chrześcijańskiej części miasta Pałacem Sprawiedliwości. Proirański Hezbollah i sprzymierzony z nim ruch Amal twierdzą, że ich zwolennicy zostali zaatakowani przez strzelających z dachów snajperów chrześcijańskich z LF.